Witam bardzo serdecznie w drugim dniu 21. powiatowych spotkań amatorskich grup artystycznych Saga 2021, odbywających się w Domu Kultury w Kozach. W pierwszym dniu gościliśmy 9 zespołów tanecznych, wystąpiło ponad 100 uczestników, 100 tancerzy na naszej scenie, a dzisiaj mamy dzień poświęcony wspaniałemu teatrowi oraz muzyce. Jako pierwszy wystąpi zespół Teatrzyk Dziecięcy Debiucik z Gminnego Centrum Działań Twórczych Pisarzowice, filia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach. Instruktorem jest pani Urszula Kucharska, a zobaczymy fantastyczny spektakl Trzepot. Zachęcamy do tego, abyście państwo oglądali go od początku do końca, ponieważ emocje rosną z każdą minutą tego spektaklu. Zapraszamy.
Moi drodzy kochani, normalnie byłyby tu wielkie, wielkie brawa. Myślę, że na stojąco, myślę, że trwałyby przynajmniej z 15 minut. Jest nas tu mało, ale bardzo was proszę również o brawa dla zespołu teatralnego Debiucik. Moi drodzy, z Pisarzowic, gratulujemy bardzo serdecznie. Fantastyczny występ, pełen emocji, strachu, miłości, wojny, takiej japońskości w każdej możliwej postaci. No po prostu przepiękny występ. Gratulujemy bardzo serdecznie zespołowi. Zapraszam bardzo serdecznie do nas panią Urszulę Kucharską, opiekuna zespołu oraz naszych solistów. Zapraszam serdecznie. Mamy dla państwa takie upominki pamiątkowe. Ponieważ w tym roku odbyła się przegląd, a nie konkurs, więc każdy zespół otrzymuje taką samą nagrodę. Jest to kwota 300 zł do wykorzystania przez zespół. Proszę bardzo, tu Feniks dostanie pieniądze. Solista dostanie coś słodkiego. A solistka, coś, żeby wam się przydało na wyjazdy i na wasze tournée, bo myślę, że z takim fantastycznym występem to już na tournée można wyjeżdżać. Także jeszcze raz serdeczne gratulacje. Zespół Debiucik. Dziękujemy. A ja jeszcze bardzo serdecznie chciałam organizatorom podziękować za to, że po tych trudnych chwilach, które były, w końcu możemy się spotykać. Nie całkiem jest to forma otwarta, ale każde takie wydarzenie jest dla nas motywujące, na nowo rozpala nas do pracy, więc raz jeszcze wielki pokłon dla organizatorów. Dziękujemy bardzo serdecznie. No, na panią Ulę zawsze można liczyć, także cieszę się, że mogliśmy się w taki sposób spotkać, a chciałam jeszcze państwu powiedzieć, że wasz występ będzie dostępny w internecie na stronie www.powiat.bielsko.pl i nie tylko, bo w różnych innych mediach też na pewno. I wasz występ będzie oceniany w pewien sposób, ale nie w formie miejsca, przez naszych dwóch jurorów. Będzie to pani Halina Kubisz-Muła oraz pan Mateusz Wojtasiński. Otrzymacie od nich recenzję, że tak powiem, swojego występu i będzie można się oczywiście skonsultować, ewentualne jakieś rady usłyszeć od specjalistów, chociaż myślę, że wy wszyscy jesteście specjalistami od teatru na tej scenie. Także dziękuję bardzo serdecznie. Jeszcze raz wielkie brawa, Debiucik.